Siemaneczko, z tej strony Mirzy, witam was w dzisiejszym materiale. Tak jak mówiłem, jeszcze dzisiaj jeden materiał, no ale jest naprawdę, naprawdę dużo się po prostu dzieje w sportach walki dzisiejszego dnia i dzisiejszej nocy. UFC 302, no i oczywiście Michał Oleksiejczyk bardzo wysoko na rozpisce z Kevinem Hollandem, zaskakująco wysoko, wielka szansa naszego zawodnika. Natomiast przyznam, że nie jestem wielkim optymistą przed starciem z Kevinem Hollandem, mimo że ten ostatnio pokonany przez Venoma, wcześniej też porażka. Natomiast no mimo wszystko ja cały czas uważam, że no jest to poziom wyżej niż ostatni rywale Michała Oleksiejczuka. W ogóle wydaje mi się, że Michał pewnego poziomu w UFC po prostu nie przeskoczy. Oczywiście jest w ekstraklasie, niczego mu nie można odejmować. Utrzymuje się w tym UFC, no bo jednak ta przygoda już trwa dosyć długo, no ale tutaj jednak moim zdaniem faworytem jest Kevin Holland. Myślę, że ten jego wachlarz umiejętności będzie szeroki. Przede wszystkim Michał musi wprowadzić od początku otwartą bitwę i liczyć na to, że uda się Holanda znokautować. Też nie za bardzo pogląd na ten ostatni pojedynek jest dla mnie dobry, bo to, co Venom potrafił zrobić z Holandem, to wydaje mi się ciężko będzie wprowadzić w życie Michałowi. Ale oczywiście kibicujemy, no bo co tu dużo mówić, no jeżeli Michał Oleksiejczuk pokona Kevina Hollanda, tak rozpoznawalnego zawodnika, no to automatycznie jego akcje polecą bardzo, bardzo mocno do góry, więc śmiem twierdzić, że jest to no najważniejsza walka w dotychczasowej chyba karierze w UFC. Tak przeglądam te ostatnie pojedynki, no to wydaje mi się, że jednak tutaj ma najwięcej do ugrania. Też jest Michał oczywiście po porażce i to już w pierwszej rundzie, także no musi zwyciężyć po prostu, bo też nie wiadomo, czy UFC, jeżeli by Michał na przykład zdecydowanie z Holandem przegrał, czego niestety też nie wykluczam, no to też ta przygoda z UFC, nie wiem jak na ten moment wygląda ta sytuacja kontraktowa, czy to jest jeszcze ostatni pojedynek, czy jeszcze ma kolejne starcie Michał w zapasie, natomiast no musi absolutnie wygrać, a myślę, że będzie o to bardzo, bardzo ciężko i ja jednak stawiam w tej walce na Holanda. Natomiast dwa główne pojedynki, Islam kontra Poirier, no tutaj Ameryki nie odkryje, co prawda krążą jakieś pogłoski, że jest tam jakiś delikatny uraz u Islama i to może spowodować, że będzie miał większe szanse w tym pojedynku. Poirier, bardzo lubię Poirera oglądać w UFC, natomiast myślę, że jednak Islam ma tych atutów zdecydowanie za dużo. Myślę, że w swoim stylu tutaj zamęczy Poirera i jeżeli jest zdrowy w pełni, no ale raczej chyba wszystko będzie w porządku, no to powinien tutaj tą walkę zakończyć jakimś efektownym poddaniem, wymęczy Poirera i myślę, że trzecia, czwarta runda to jest moment, kiedy powinien się do niego dobrać, aczkolwiek nie ukrywam, że kibicuję w tej walce Poirerowi, jeżeli faktycznie są tam jakieś delikatne słabości. Pamiętamy chociażby ostatnią walkę wieczoru UFC, gdzie też Bartosiński ukrywał kontuzję, co prawda innego rodzaju, no ale też wierząc na tyle w swoje umiejętności, że i tak uda się zwyciężyć, tam się udało. No tutaj przecież nie musi być dokładnie tak samo. Jeżeli będą w pełni zdrowi, to myślę, że jednak Islam, czy bez większych problemów, no raczej tak, bo myślę, że wszystkie elementy, którymi tutaj Poirier byłby w stanie zaskakiwać czołówkę, to Islama raczej nie zaskoczy. Kibicuję mocno Poirierowi, natomiast rozum mówi, że tutaj Islam przez poddanie trzecia lub czwarta runda. No i Strickland kontra Costa, przyznam, że chyba najciekawszy jednak pojedynek na tym UFC. Coś schodzi mi po plecach, że będzie tutaj niespodzianka, aczkolwiek ja jej nie będę typował. Sean Strickland, no niesamowita jest ta jego podróż, zakończona zwycięstwem z Izraelem. A jeszcze nie zakończona oczywiście, ale to zwycięstwo z Izraelem Adesanią, no dla mnie było absolutnym szokiem. W ostatniej walce już porażka z Dirkusem, natomiast czy Paulo Costa stać
aby tutaj zaskoczyć Stricklanda? Na pewno tak. Przede wszystkim te pierwsze rundy, pierwsza, druga, być może jeszcze trzecia runda, kiedy będzie w stanie walczyć na wysokiej intensywności. Natomiast jeżeli to wszystko potrwa dłużej, no to raczej powinien zostać zdominowany przez Stricklanda. Jak sobie popatrzymy tutaj na porównanie w tych pięciorundowych pojedynkach, a taki będziemy mieli dystans, no to jest walka z Vettorim, tylko 25, nie, jeszcze, przepraszam, walka z Romero. Natomiast no, jeżeli chodzi o Stricklanda, to w zasadzie na 8 chyba ostatnich pojedynków, to 6 to są 5 razy po 5 minut, także dla niego to będzie raczej pestka. Jeżeli ktoś tu będzie narzucał tempo w tym pojedynku, to raczej on, moim zdaniem, musi tutaj Costa próbować zaskoczyć od samego początku i wtedy, kto wie, być może pierwsza lub druga runda stanie się coś ekstra. Mimo wszystko rozum mi mówi, że Strickland wypunktuje ten pojedynek, natomiast coś tak po plecach mi chodzi, że tak jak Strickland sprawił tą niespodziankę w walce z Izraelem Adesanią, tak tutaj kto wie, czy kursy też są bardzo wyraźnie wskazują nam na faworyta Stricklanda, natomiast myślę, że troszeczkę przesadnie i Costa może tutaj zaprezentować jakąś niesamowitą formę, ale mimo wszystko stawiam na Stricklanda. Też już oczywiście kibice UFC wybiegają ponad UFC 302, mimo że tutaj ta karta wygląda przyzwoicie, no ale to najważniejsze wydarzenie jeszcze pod koniec czerwca, bo 30 czerwca mamy galę UFC 303, tam oczywiście wielki powrót Conora McGregora, cały czas jeszcze trzeba wyeksploatować to, co można, jeżeli pod względem finansowym, biznesowym, rozpoznawalnościowym w przypadku Conora, natomiast jakie będą jego już realne umiejętności tutaj na tym etapie, gdzie jest ewidentnie po prostu wypalony, też pojawiają się jakieś nagrania z imprez McGregora wskazujące rzekomo na to, że nie przygotowuje się solidnie. Ja powiedziałem wam po walce, to było chyba po walce z Mayweatherem, że takie pieniądze, jakie ich zasmakował już teraz Conor McGregor, że on nie będzie w stanie już po prostu się zmobilizować. To wtedy rozpoczął się ten taki najbardziej hulaszczy tryb życia, no bo Conor McGregor zawsze był pyskaty, zawsze potrafił z tą widownią fajnie działać, zawsze robił show, ale mimo wszystko też wydaje mi się, że to zaangażowanie do treningów było zdecydowanie większe. Jednak po tych wielkich pieniądzach od Floyda Mayweathera coś po prostu się wypaliło i wydaje mi się, że solidny Michael Chandler powinien jednak ten pojedynek wygrać, aczkolwiek no nie ukrywam, no dla mnie też ten powrót Conora, no zawsze to jest jakaś magia, to jest jednak postać, która tutaj bardzo mocno to UFC ukształtowała, więc wyjątkowa postać, więc ten powrót, tak, kto wie, być może zaliczy spektakularny powrót, wielokrotnie stazi mistrzowie UFC wracali i nagle prezentowali jakąś w ogóle nieprawdopodobną formę, być może tutaj też Conor wyskoczy z taką formą i zmiecie tutaj w stójce Chandlera. Też oczywiście nie można tego wykluczyć. Ale na razie UFC 302 przed nami. Tak jak mówiłem, w walce wieczoru Islam. Niestety porażkę typuje Michała Oleksijczuka. Na walce Strickland Costa postawię na tego Stricklanda, ale coś mi od rana po plecach chodzi, że może być tutaj niespodzianka. Trzymajcie się. Hej.